To, co chciałbym przede wszystkim podkreślić, to to, że jako osoba, która była w kontakcie z księdzem biskupem i znała jego stanowisko, to jest to, które ja jako pełnomocnik przekazywałem wszystkim stronom na każdym etapie badań. Że ksiądz biskup jest osobą otwartą na ekspozycję, natomiast ksiądz biskup wymaga, aby ewentualny projekt lub koncepcja była oparta na rzetelnej analizie naukowej, która definiuje zjawisko, które ma być pokazywane. To jest wymóg, podejrzewam, podstawowy dla wszystkich tych, na którym zależy stworzenie tak zwanej rozumnej ekspozycji, bo żadną sztuką jest pokazać po to, żeby ktoś zobaczył, a co innego pokazać po to, żeby ktoś zrozumiał. To jest ta podstawowa różnica pomiędzy tym, co się chce, a tym, co powinno się zrealizować z rozmysłem. I właśnie o taki rozmysł i taką refleksję tutaj chodziło. Dodam, że tym elementem, który być może wywołał tą sprawę, było decyzja biskupa z dnia 6 października, ale gdyby ktoś wsłuchał się w głos biskupa wtedy, użył on określenia tymczasowego zasypania. Otóż tak to zostało pomyślane przez cały zespół konserwatorów, który pracował z ramienia biskupa, że posadzkę można było, czy będzie się kładło w sposób taki, który zezwoli na demontaż, ewentualne cofnięcie się do pewnych spraw, wyeksponowanie wtedy, kiedy będziemy wiedzieli i znali pełny kontekst, rozumieli ten kontekst i mogli przedstawić i powiedzieć wszystkim, którzy będą chcieli to oglądać, że to jest to i to i to, z tego i tego czasu pełniło taką, a nie inną funkcję. Pochowany był tam ktoś taki, a nie na domysłach, że być może, a może jednak nie. Tutaj z uwagi na rangę tego obiektu poruszać się trzeba w pewnej rzeczywistości dookreślonej. Mówimy o obiekcie, który jest do celów sakralnych. Przez 1000 lat służył, oczywiście mieliśmy i mamy tego dowód, że najpierw była mniejsza świątynia, teraz okazuje się, że mamy te dowody na to, ale to nie znaczy, że z tej świątyni, która została do celów sakralnych przeznaczona i z której przez 1000, można powiedzieć, lat wierni korzystali, naraz teraz mamy, że tak powiem, przeznaczyć to na cele takie czysto muzealne. Oczywiście w każdym kościele znajdujemy, jak człowiek jeździ w Polsce czy po Europie, to w kościołach są odkrywki, ale one są fragmentarycznie gdzieś tam wyeksponowane. I tutaj, jeżeli się zastanawiamy i do tego, że zresztą biskup również jakby takie stanowisko zajął, że ma być jakiś projekt. Dotychczas nikt nie powiedział, co i jak ma być wyeksponowane. Z jednej strony ta przedłużająca się, że tak powiem, czasowo odkryta część tych obiektów, które są ceglane w większości, one kruszeją i to zabytek nam się jednocześnie, można powiedzieć, w tym czasie kruszy, niszczy i tak dalej. Stąd też nie bądźmy jakby zdziwieni, że konserwatorzy reagują na to i mówią, jedynym zabezpieczeniem tego jest zasypanie na ten etap dalszych ewentualnych rozważań, co i jak. Także tutaj stanowisko, że tak powiem, i tej naszej rady od samego początku było, że eksponowane, wybrane elementy mają być pokazane. Tylko jeszcze kwestia pewnego wspólnego decyzji, bo tak, większość tych obiektów takich, powiedzmy, dyskusyjnych, to jest na tym głównym najściu, czyli na tej głównej nawie. No, wiadomo, że to jest w konflikcie znów z liturgią, czyli tutaj myśmy do tej rady
też liturgiści, po prostu to musi być szersze grono takie osób, które też spojrzy na to od, nie tylko od strony właściwie okiem historyka sztuki czy archeologa, ale również ze strony czysto liturgicznej, bo my robimy to nie dla siebie, robimy to też dla potomnych. Pragnę zauważyć, że w środkach, w zapleczu, tym całym zapleczu badawczym, które uniwersytet naprawdę dostał, czyli infrastruktura, finanse, zaplecze naukowe, z tym całym zapleczem można było pochylić się nad tym, co ewentualnie może być rozważane do ekspozycji, ale program jasno określa, na zakończenie badań strona uniwersytecka powinna nam przedstawić koncepcję miejsc, czyli ale wchodząc z nami w rozmowę, o czym mówił ksiądz Piotr, w kwestiach liturgicznych, bo one są zasadnicze dla kościoła, który jest katedrą, czyli tam są liturgie tak zwane pontyfikalne, czyli z udziałem biskupa. Są te liturgie o wiele szersze niż na normalnej mszy świętej, gdzie jest o wiele szersza koncelebra i tak dalej. Także proszę te wszystkie aspekty spróbować połączyć ze sobą. My dalej jesteśmy naprawdę, chcielibyśmy dalej rozmawiać z uniwersytetem i szukać wspólnych rozwiązań, ale wydaje nam się, że nastąpił taki moment w tamtym tygodniu, gdzie chyba dość mocno nasze zaufanie do tej strony uniwersyteckiej zostało nadszarpnięte. W przestrzeni medialnej krążą informacje, że 3 miliony rzeczywiście pan minister nauki, profesor Przemysław Czarnek przekazał na te badania. Zgadza się, tylko proszę zwrócić uwagę, że pan minister przekazał tę dotację w formie subwencji na Uniwersytet Opolski na działania statutowe. Czyli nie była to dotacja celowa. Oczywiście ona była intencjonalna na sfinansowanie badań archeologicznych w katedrze, ale zwracam państwu uwagę, że jedynym dysponentem i decydentem tych 3 milionów złotych jest Uniwersytet Opolski. Pragnę podkreślić, że parafia nie otrzymała naprawdę nawet jednej złotówki na pokrycie kosztów energii elektrycznej, bo przecież prace nie były prowadzone w ciemności. Infrastruktura mediów, moment, bo proszę trzymać pytanie w pamięci, wrócimy. Także kwota, proszę państwa, 3 milionów na tego typu badania jest niestandardowa, jest trzykrotnie przeliczona. Także spokojnie na te badania w ocenie innych ekip archeologicznych 1 milion spokojnie by wystarczył naprawdę na wyśmienite badania archeologiczne w o wiele większym obiekcie.